Ty mów. Halo, witam moi kochani bardzo serdecznie, ja jestem Marcin, a wy jesteście wy, oto jest Reksio i Wehikuł Czasu. Wczytaj zapisaną grę. W poprzednim odcinku, moi drodzy, odwiedziliśmy niegościnną przyszłość, która, uwaga, zmieniłem nazwę odcinka z niegościnna przyszłość na uprzejma środa, bo to jest chyba troszeczkę ważniejsza informacja. Wczytaj zapisaną grę. Czy na pewno chcesz wczytać grę? I jak odwiedziliśmy tą przyszłość, w sumie przejdźmy na następny plan. Muzyka się zmieni. Ściszmy troszeczkę. Przyszłość okazała się bardzo niegościnna. Ryżokietowcy rozrośli się organizacją nawet na układ Kurana. No i co zrobić? No, udaliśmy się do domu z czerwoną dachówką, tak jak prosił Nostradamus, ale okazało się, że no nie możemy powiedzieć babci, dziadce, która tam mieszka, żeby powiedziała dziadkowi, który tam mieszka, żeby nie opowiadał dzieciom o Wehikule. Ale tam żadna dziadka nie mieszka, tam mieszka sam stary zgrzywiały Kretes. Dobra, idziemy stąd i uwaga, teraz poleci... Macie szansę zacząć wszystko od nowa, kraje uprzejmości. Tak, teraz uwaga, będzie ciekawe nawiązanie do Blade Runnera. Bohaterowie ruszyli w kierunku, w którym powinien znajdować się Lej. Stop! Czuję... że muszę powiedzieć coś ważnego. Widziałem rzeczy, którym wy ludzie nie dalibyście wiary. Roboty drogowe w okolicach Drogi Mlecznej. Czułem wielkie jajo kosmiczne, jak śmierdzi. Wszystkie te chwile zagubią się z czasem, jak łzy na deszczu. Czas stąd spadać. Przemokło mi futerko. Czas umierać. Leje. Lej czasowy był jednak zamknięty i pilnie strzeżony. No to klops. A go zabudowali. Dobra, jak to wygląda? Ponieważ tutaj biega nasz maskotek, musimy ostrożnie przejść tak, żeby za blisko do niego nie podejść. To mi wygląda na mechanizm otwierający lej. I musimy użyć tego mechanizmu. On cały czas chodzi, jak się tutaj... Jak tutaj się bawimy, on nadal chodzi. Dobrze. Jeżeli pamiętam... Proces anulowany. Proszę zacząć od początku. Aj! Dobrze. Dobrze. Uwaga, zbliża się. Halo! Spróbuj od początku. Dobrze. 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 Który? Dobrze. 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 Jest zdecydowanie za blisko. Co wy tu robicie? Zdążym. Dobrze. 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 Który to był? Dobrze. 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 Sekwencja prawidłowa. Rozpoczynam proces otwierania leja. Jak on by do nas podszedł, to byśmy właśnie w to miejsce uciekli przed nim. A on nadal by sobie chodził dookoła. Dobra, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś tutaj podchodzimy do leja. Więc poczekajmy, aż on sobie pójdzie. Albo wpadnijmy na niego raz. Ej, wydwaj! Chyba go zgubiliśmy. Oczywiście. Spać! Chyba go zgubiliśmy. Oczywiście to jest maskotek. Maskotek nie jest zbyt rozgarnięty. Tak swoją drogą, wydaje mi się, że na jutro powinienem zrobić dla was niespodziankę. Gdyż jutro wleci coś ciekawego, coś co mam nadzieję spodoba się każdej grupie docelowej, do której chcę trafiać. Lekcja.
nasi bohaterowie pospiesznie opuścili mroczną i niegościnną przyszłość. Vehikuł ponownie zagłębił się w tunelu czasu. Przyszłość jest jeszcze bardziej niegościnna od prehistorycznego parowu. No, wracajmy do tego krętacza Nostradamusa. Jest nam winien wyjaśnienia. Dobra, to będzie ten Juzu. O co im chodzi tym półbraciom z tą uprzejmością? Jakaś kompletna paranoja. Trzeba być uprzejmym, Kretesie. Hopla! Może to jest jakiś wielki plot twist? Może ten zakon ryżakietowców założył wielki mistrz Marcisław? W trosce o kulturę osobistą. Stąd lisy. No tak mnie nachuja. Ten deszcz, stary kret. Musiałem to powiedzieć głośno. Łzy na deszczu. Jak to z jakiegoś filmu? Łzy na deszczu? Sam to wymyśliłem. Oczywiście, sam. Czuję się poety. I to przez duże te. Ej. Dopowiem jeszcze tylko raz. Blade Runner. Którego muszę obejrzeć. Mam straszne braki w filmach. W swoim życiu nie widziałem praktycznie nic wartego obejrzenia z tych takich starszych rzeczy. No może poza Misiem. Może ja będę lepiej kierował, co? Misia akurat obejrzałem. Aczkolwiek nigdy nie miałem czasu na to, żeby obejrzeć Rysia. Ani nic więcej. Dobra, może jeszcze Chłopaki nie płaczą obejrzałem, ale to tak przy okazji. Zgubiłem się! Nigdy nie wiadomo, które się te wskazówki przestawią i które drzwi otworzą. Jak widzicie, to jest cały czas zawsze ten sam tunel czasu. I zawsze przelatujemy przez te same korytarze, tyle że... Co to było? Tyle, że wskazówki właśnie otwierają się w różnych innych miejscach, w zależności od tego, na jaką godzinę ustawia Vehikuł Kretes. Naraz Kretes dostał ataku nieuzasadnionej paniki. Co my teraz zrobimy? Umaku, co? Rekciu, to chyba najpoważniejsza misja w naszej karierze. Weźmiemy się w garść i damy radę, prawda? Oczywiście, no oczywiście. Aha, jesteśmy na miejscu. Będę ich i ostrożny, chociaż tym razem nie spodziewam się hiszpańskiej inkwizycji. No widzisz, nic się nie stało. Szybko do Nostradamusa! Tak, ale ja chcę wiedzieć, co u Da Vinci'ego. Nadal jestem na poczcie, bo jest kolejka. Jest tak długa kolejka, że zdążył wrócić do domu, napisać nową kartkę, zaktualizować swojego walla, jak to mówią, no i wrócić. Nostradamusa. Reksio z Kretesem wkroczyli do lokalu pod różą. Widok, który ujrzeli, nieco ich zaniepokoił. A co tu się stało? Stryjek Maćko znowu spadł z balkoniku? To też. Ale głównie byli tu braciszkowie, ryżokitowcy i suwali stołami. Nostradamus, Reksiu, szybko! Idziemy. Pełni obaw nasi bohaterowie wkroczyli do tajemnej komnaty. Nostradamusie? Jaki bałagan zostawił? Halo? Nie ma go. No. I co my teraz poczniemy, Reksiu? Reksio nic nie odpowiedział. Nie chcę na starość zamienić się w zgrzybiałego buca. Chcę mieć dzieci i gromadkę wnuków, którym będę mógł opowiadać wieczorami o naszych przygodach. Nostradamus.
Nie wiemy, co powiedział Reksio, ale czy musimy wiedzieć, czy napisy do tego, co mówi Reksio, były potrzebne w mieście sekretów? Porozmawiajmy z karczmarzem, może on coś wie. To siedzi tu cały czas, raczej powinien wiedzieć. Siedzi i śpiewa Bogu rodzice. Czy ty coś wiesz? Ja nic wiesz. No debil. Wiesz, nie zwierz. Nie zwierz? Nie znam takiego. Aż tak głupim się nie da być, na pewno udaje. Co ty pleciesz? Pytam, jaki zwierz? Jaki ty jesteś zwierz? Jak to jaki? No przecież widać, że kret. A ten drugi? Chyba borsuk. Borsuk? No toż to pies, dzielny pies Reksio. Aha! Co aha? Taki jeden, co wyglądał jak bocian w płaszczu. Mówił, że jak pojawi się kret i pies, to żeby im przekazać, że ukrył dla nich jakiś list na dole. List! Nostradamus zostawił dla nas list! No, ale ja tam wcale nie widziałem żadnego listu i w ogóle... Gdzie ten list? Znowuście to zrobili. Jednorożec origami... Oczywiście. Chusteczka... Stare gacie... Nie chcę na starość zamienić się w zgrzybiałego buca. Chcę mieć dzieci i gromadkę wnuków, którym będę mógł opowiadać wieczorami o naszych przygodach. Gołąbek. Swoją drogą, ten statek, który tutaj widzicie, został wykorzystany w przyszłej części jako jeden ze sprite'ów, dość kluczowy. Jest! List od Nostradamusa! Reksiu, Kretesie... Wiem, że wasza misja zakończyła się klęską. Sprawa jest poważniejsza niż początkowo myślałem. Na szczęście chyba wiem, co należy zrobić. Niestety ryżokitowcy depczą mi po piętach i muszę zapaść się pod ziemię. Czekam na was w twierdzy Rabarbark. Znajdźcie gadającego konia Roberta, poznacie go po wadzie wymowy. Na hasło heja heja odpowie na koń rychło i przywiezie was do mnie. I uwaga, kluczem jest czarna róża. Wasz Nostradamus. No, i to rozumiem. No, heja heja na koń rychło. Też mi się skądś kojarzy. Brakuje mi tych paru osób, które lubiły sobie posiedzieć w komentarzach i powypisywać te nawiązania, które ja zgubiłem po drodze. Bo nawiązań w Reksiu jest od... w opór. Bo jeszcze tutaj rzecz... Biały kwadrat... Oczywiście, bo trzeba ukryć list i przy okazji poukrywać parę innych rzeczy. Na przykład jednorożca... Jednorożec origami... Origami. Znajdźmy tego konia Roberta! Gdzie ten list? Nic nie mów tym borsukom. Spokojnie, stryju, to oni. List ukryty jest na dole. Borsukom. Chcesz ty pogadać, chłopie? Masz jakiś problem? Jakiś problem masz? No pewnie ma, pewnie go szyja boli. Teraz też interes może ciężko iść, bo wszyscy wyjechali na wojnę pewnie. W dekoratorce ciężko wtedy wyrobić. Ryżokitowcy tymczasem nie próżnowali. O matku! Zawalili korybuta dość mocnego! To dranie! Cholernicy. No jak my się teraz dostaniemy do Leja? Trzeba pogadać z Nostradamusem, on może coś wymyśli. Idźmy na zamek jeszcze. A tu co tak pusto, Haroldzie? Turniej i po turnieju. Wszyscy pojechali na wojnę, a ja jak zwykle muszę tu pozamiatać. Pozamiatać? W średniowieczu?
No czemu by nie? Chodźmy może jeszcze tu. O, teraz nic nie powie. Później by... Trochę tej pewnie za wcześnie przyszedłem, bo później może powiedzieć, że no, żeśmy się tak nałazili i nalatali za tym herbem, a wystarczało poczekać, aż turniej się skończy. Patrzcie oczy. Chodźmy stąd. Uch, to było straszne. Pogadajmy z ludźmi. Heja, heja! Heja, ho! To nie jest koń Robert. Tak, pogadajmy z koniem Robertem. Oczywiście poszukajmy konia Roberta. Heja, heja! Jak śmiesz się tak odzywać do damy? To nie jest koń Robert. Jesteś pewien? O, Krzysztof Kogut. Heja, heja! Że co, proszę? Wadę wymowy wprawdzie ma, ale to nie koń Robert. Wszyscy wyjechali na wojnę, a armada w porcie stoi. Heja, heja! Na koń rychło! Koń Robert! Koń Robert we własnej osobie. Głomolcie się na mój grzbiet, zawiozę was do twierdzy Rabarbark. Ho, wadę wymowy to ty rzeczywiście masz. Jedziemy. A więc koniec końcem, Kret dosiądzie konia. Istne szaleństwo, jeśli mnie spytacie. Ale nikt nie spytał. I wkrótce nasi bohaterowie ruszyli galopem w stronę twierdzy Rabarbark. Leksiu, zaopatrz królejcie w kopie. Będziemy jechać przez las pełen labusiów, grabiastów i różnych innych opłychów. A rewolwerowców? Rewolwerowców nie. Temu pytanie. Tak tylko. Jakby coś się stało, spotykamy się tutaj, dobra? Dobra. No i spotykamy różnych oprychów. Musimy skakać sobie tutaj, bo przeszkody. Przeciwnicy też są oczywiście. Latają różne śmiecia powietrza, na przykład o tutaj ten tutaj grzybek. Jeździmy do przodu, do tyłu, skaczemy. Uderzamy spacją. Uff. Poszło. Złupił mnie. Zniś i jesz. Uff, tym mogłoby zaboleć. Swoją drogą, w najbliższym czasie pojawi się coś związanego z jeżdżeniem na koniu i dowalaniem oprychom. Bardziej łupieżcom. Czy powiedział kopnął mnie? Kopią. Dobra, jak widzicie na górze mamy pasek postępu w wędrówce. W podróży. Skoczny ten koń Robert. Podobna minigierka była w Valiant Heartcie. Jeżeli graliście bądź widzieliście. Goni nas Robin Shop. Ale przestał. Ogólnie, jak to jest wyjaśnione to, że wracamy się na początek trasy? Piękna twierdza, Robercie. Trochę tylko krzywa. Za to widok. Ho, ho, piękne skały.
Perspektywa powietrzna, fiu, fiu, fiu. Posłuchajcie, Nostradamus czeka na was w sekretnym pomieszczeniu w środku twierdzy. Musicie się tam dostać. Ja wiem tylko tyle, że kluczem jest jakaś czarna róża. Popasę się tu i poczekam na was. To jest naprawdę bardzo piękne miejsce. Kojarzy mi się z jakimś obrazem. Chyba. Jakiś znak? Witamy na wystawie twórczości Hieronima Broscha. Autor chyba muzyki, nie jestem pewien w tym momencie, też nazywa się Brosz. Akurat nie Hieronim. Dobra, jak zostało wyjaśnione w tej minigierce, dlaczego wracamy na start? No, Konie Robert mówił, spotykamy się tutaj, jakbyśmy się rozdzielili. I z tym będzie związany gag, jak będziemy wracać, więc zapamiętajcie. O, kolejna ciekawa rzecz, Kretesie bardzo niemiło, że koniowi Robertowi, który ma wadę wymowy, pewnie dlatego, że pochodzi z Ameryki, bardzo możliwe, kazałeś powiedzieć rewolwerowiec. Niemiło. Bardzo niemiło. Reksio i Kretes wkroczyli do wnętrza twierdzy. Gdzieś tu znajdowało się sekretne wejście do sekretnej komnaty, w której oczekiwał Nostradamus. Również raczej sekretny typ. O, dużo tych sekretów. Ja też jestem sekretem. Nasi bohaterowie... Sztukę trzeba kontemplować w ciszy. Pamiętajcie. Pewien rosyjski polityk też chciał pokontemplować w ciszy. Stary tatarski mistrz pędzla i akordeonu. Akordeonu, proszę bardzo. A też jak pojawia się nazwisko Brosza na tych... na kredytach, to jest on też... ozdobione jest ono właśnie akordeonem. I akordeon da się słyszeć w tle. Najpiękniejszy soundtrack. Jak widzicie, na obrazach są obrazy, grafiki z gry. Tutaj mamy na przykład Skarb Piratów, czyli wnętrze wulkanu. Tutaj mamy siedzibę Waldemara Morsa. Tam był zamek Rabarbark, tyle że w nocy. Tu jest przekolorowany Reksio. Skórą, taką samą, jaka występowała na przykład w bajce. Czy te zwierzęta też występowały? Nie wydaje mi się. Chociaż może. Nie oglądałem wszystkich odcinków Reksia. Tu mamy biurko. Ono też skądś kojarzę. Gdzieś chyba takie coś stało. Nie. Tego biurka tam nie było. To jest wnętrze karczmy podróżą. Wywalić tylko to biurko, które było gdzieś w czarodziejach. I mamy karczmę. Tutaj już się pojawia troszeczkę więcej obrazów, których nie było. Jeszcze! Mamy tutaj... nie wiem, jak nazwać to miejsce. Międzyświat. Dziwne, ciemne miejsce z końcówki czarodziejów. Tu mamy obraz grecki, a tu tak zupełnie jak w Sopocie. No i jest łódka. Jest ogród Uniwersytetu Magii. Jest czarna róża. Zaraz tu wrócimy, tylko czy tutaj coś jest? Nie, tu jest już powrót. Swoją drogą, takie same wejście jak do podziemi pod Korybutem. Dobra, i uwaga, bo zagadka jest ciekawa. Nastręczyła mi sporo problemów za dzieciaka. I wkurzyłem się na Kretesa za to, że powiedział, że sztukę należy kontemplować w ciszy, bo inaczej narrator by mi pomógł może trochę. Dobra, tutaj jest czarna róża. Czarna róża. Reksio dotknął płótna i doznał przedziwnego uczucia. Teraz gdzieś tutaj
nastąpiła kolejna zmiana, czyli łódka zmieniła kolor i się odwróciła. Fane. Taką łódkę będziemy widzieć. Pod koniec gry, ale będziemy. Tu nic. Tu się Nostradamus pojawił. No, ładny pomysł. Ale troszeczkę nierealny. Chyba, że te płótna się jakoś pod spodem zamieniają, ale jaki to jest mechanizm? Te obrazy były przy sobie cały czas. Tu się gęś pojawiła. Idziemy dobrym tropem. Fajna ta zagadka. Szkoda, że nigdzie indziej nie występuje. Tutaj tak było. Tu, przesunął się. Ta gęś, ten smug face. Jak się bawicie, bo ja wspaniale. O, róża się przemieściła. O, to już zrzytnęło. Założę się, że to sekretne drzwi do sekretnej komnaty stanęły właśnie otworem. I tutaj mamy przejście, które też jest tego samego wyglądu. Nostradamusie! Nostradamusie! Tu będzie ważny dialog Reksia. Jestem. Czekałem tu w sekretnej komnacie. Tekst Reksia. Wiem. Przykro mi, że tak się stało. Na szczęście, jak wspomniałem w liście, wiem, co należy zrobić, żeby wyprostować historię. Zamieniam się w słuch. Zrobię wszystko, żeby nie zostać samotnym, zdziadziałym kapciem. Musicie wyruszyć do starożytnego Egiptu, dotrzeć do tajnego kultu Ibisa. Ibisa? Czyli pantery śnieżnej? Nie. Ibisa, takiego ptaka brodzącego. Pantera śnieżna to Irbis. Aha, zawsze mi się to myli. Musicie oddać im pewien szczególny przedmiot. I to oddać tak, żeby nie zauważyli, że kiedykolwiek zniknął. Aha, a jaki to przedmiot? Ten przedmiot. O matku! Skąd to masz? To nieistotne. Zresztą przecież wiedzieliście, że to mam. Jak inaczej przesłałbym wam list? Rację. Posłuchajcie więc. Siedziba kultu Ibisa znajduje się tuż przy leju czasowym w starożytnym Egipcie. Współrzędne czasowe 9:34 rano. Skąd znasz nagle tak dokładne współrzędne? Po prostu znam. Aha. Oddajcie księgę tak, żeby nikt się nie zorientował i wróćcie tu, wtedy spotkamy się po raz ostatni. No, to super. Ostatnia rzecz. Ryżokitowcy ostatnio mocno brużdżą. Gdybyście mieli problem z dotarciem do Leja, spotkajcie się z moim przyjacielem, kotem Leonarda da Vinci. On wam pomoże. Kotem, okej. Okay. A teraz żegnajcie. Aha, a więc Irbis to pantera śnieżna. Bo warto było tu dotrzeć, żeby się o tym dowiedzieć. Co ja bredzę? Oj, chyba ktoś tu się już bardzo męczy z tymi dialogami. Żebyś wiedział, Kretesie, odrzekł narrator. Tak, najwyraźniej. I tym edukacyjnym akcentem oraz naprostowaniem akcji oraz ciekawym zdaniem Reksia, czyli o w mordę. To jest jeden z niewielu momentów, kiedy Reksio wymawia słowa jakkolwiek rozpoznawalne. Jest parę takich momentów, na przykład raz tam o matku powiedział, gdy z Kretesem rozmawiali w trakcie podróży, to był poprzedni odcinek. I jest też jedno miejsce, do którego dojdziemy w przyszłej części. Ale nieważne. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże. Siema. A właśnie. Zapominam cały czas. Szybki ruch Alt F4. 0.